Opowiem wam dzisiaj o ciekawych miejscach na terenie gminy Korsze, miejscach bogatych w dziedzictwo kulturowe, historie i legendy, których zapewne nie słyszeliście. Zapraszam zatem w historyczną podróż w czasie po terenach historycznej krainy Barcji. Miasto i gmina Korsze wchodzą w skład powiatu kętrzyńskiego, położonego w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Gmina w tych granicach utworzona została w 1973 roku. Korsze zaś jest najmłodszym miastem w województwie warmińsko-mazurskim, bo prawa miejskie otrzymało w 1962 roku. Dzieje miasta i gminy Korsze mają ścisły związek z kolonizowaniem tych terenów przez rycerzy zakonu Najświętszej Marii Panny, którzy w XIV wieku rozpoczęli budowę własnej sieci osadniczej. Prowadząc akcję kolonizacyjną, zakon dokonywał nadań także na rzecz rodzimej ludności pruskiej, z której wykształciła się warstwa drobnej szlachty. Opanowanie tych terenów miało charakter podboju, a następnie uzależnienia poszczególnych włości pruskich, wsi i pól osadniczych, czego wyrazem było nadawanie przywilejów i zawieranie swoistych umów z warstwą rycerską wywodzącą się z tubylczej ludności pruskiej oraz zachowanie nazw tych włości pochodzących od nazwisk pierwszych lokatorów lub pierwotnych nazw osadniczych. Przykładem są wszystkie obecne miejscowości z Korszami włącznie, które założono w XIV wieku. Nazw tych nie można tłumaczyć bezpośrednio, jak czynią to niektórzy badacze. Na przykład Warnikajmy jako Wronia Wieś, Łankiejmy jako Długa Wieś czy Wieś na Łąkach, czy też Bluskajmy jako Pchla Wieś i tak dalej. W przypadku Korsz nazwa na pewno nie pochodzi od bożka Kursze. Legenda o pochodzeniu nazwy miasta od pruskiego bożka Kursze. Pierwszymi stałymi mieszkańcami terenów dzisiejszych Korsz, jak i całego powiatu kętrzyńskiego, w skład którego wchodzi miasto i gmina Korsze, byli Prusowie z plemienia Bartów. Czcili oni siły natury, czyli zjawiska atmosferyczne, pioruny czy grzmoty, ciała niebieskie, słońce i księżyc, a także rośliny, głównie dęby i zwierzęta. Prusowie wierzyli też w demony i bóstwa. Najważniejszym bóstwem w panteonie Bartów był Perkun, bóstwo piorunów. Miejscami spotkań i składania ofiar bóstwom były tak zwane święte gaje. Zapewne taki gaj był nieopodal pola osadniczego, na którym znajdowała się osada, a jej ślady zachowały się, najlepiej widoczne są z góry, w zachodniej części Korsz. Gaj ten poświęcony był pruskiemu bóstwu płodności i urodzaju. Nazywał się Kursze. Według legendy to od jego imienia nazwano powstałą potem miejscowość. Trudno przyjąć, aby chrześcijańscy rycerze, którzy mieli za zadanie nawracanie pogan, utrwalali w nazwie miejscowości pruskiego bożka, związanego z płodnością i urodzajem. Znajdujemy się w zachodniej części dzisiejszego miasta Korsze, w miejscu, które tutaj z tyłu za mną było początkiem dzisiejszego miasta. Z tyłu za mną znajduje się fragment tylko dawnego pruskiego pola osadniczego. W języku pruskim pole to oznaczało, określano mianem Lauks. Pole, które miało też swoją nazwę osobową. I w przypadku Korsz to pole nazywało się Korsen. I w ten sposób
powstała pruska osada Korselauken. Tu jeszcze można zobaczyć ślady osadnictwa, ślady po domach. Jest zachowany ciek wodny. Bez dostawy wody, bez bliskości wody, żadna egzystencja ludzka stała nie miałaby miejsca. Są też ślady po grodzisku refugialnym, czyli miejscem schronienia w przypadku zagrożenia dla okolicznej ludności. Ta nazwa Korselauken, która potem została skrócona przez rycerzy zakonu Najświętszej Marii Panny do nazwy Korsen, później w XVIII wieku przekształcona na Korszen i dzisiaj to są Korsze. To, co mówię, świadczy jednoznacznie, że nazwa Korsz nie pochodzi od żadnego pogańskiego bóstwa Kursze czy Kurszen. Nazwa pochodzi od tego z tyłu za mną pola osadniczego. Na bazie osady pruskiej członkowie rodziny Koenigsegg założyli majątek ziemski, potem wieś. Przez prawie 300 lat majątek szlachecki należał do tej rodziny. Potem przejął, wykupił przedstawiciel szlachty belgijskiej o nazwisku de Frezin. I de Frezinowie rezydowali tutaj na tych pozostałościach majątku aż do 1945 roku. Legenda z Korsz o czarnej karocy. Aż do końca XIX wieku krążyła po okolicy legenda o tajemniczych spotkaniach pojawiającej się nocami karocy zaprzężonej w karę konie i dziwnym, milczącym osobniku, który utożsamiany był z właścicielem majątku Korsza. Wielu ludzi opowiadało, że słyszeli stukot kopyt, a kilku nawet widziało w oddali ową karocę. Spotkania i rozmowy odbywające się w pełni księżyca były prowadzone szeptem, więc ludzie nic nie słyszeli. Głównym bohaterem był zapewne Friedrich Wilhelm de Frezin, ówczesny właściciel majątku Korsze. Prawdopodobnie podczas wojny siedmioletniej, kiedy Prusy były okupowane przez wojska rosyjskie, złożył hołd i przysięgę wierności cesarzowej Rosji Elżbiecie. Przez to cała rodzina Frezin naraziła się królowi pruskiemu, który bardzo dosadnie nazwał ich świńskimi psami. Pośrednim dowodem na akt zdrady był fakt, że członkowie tej rodziny nie zrobili później kariery w państwie. Nazwisko to nie pojawia się nigdzie poza okolicami Korsz. Dziwne jest nawet to, że w XIX wieku rozebrano rodową kaplicę grobową przy kościele w Sątocznie, oficjalnie z uwagi na zły stan techniczny. Tutaj obok przeciągnięto w 1868 roku linię kolejową. Ulokowano tutaj również dworzec. Ustanowiono główne skrzyżowanie dwóch linii kolejowych, północnej i południowej. Więc potrzeba była terenów pod budowę budynków mieszkalnych, do obsługi mieszkańców, a więc apteki, sklepy, hotele. Dlatego właściciel zaczął te tereny sprzedawać. Część ofiarował, na przykład fragment ulicy, przy której my się znajdujemy w chwili obecnej, tu przede mną, ulica Kościuszki, przed wojną nazywała się ulicą Jerzego. Nazwa ulicy pochodzi od, została nadana na cześć ostatniego właściciela, Georga, czyli Jerzego Frezina, który ofiarował tą parcelę przy tej ulicy na budowę szkoły, która stoi do dnia dzisiejszego i funkcjonuje.
Z tyłu za mną znajdują się dzisiaj dwie wieże wodociągowe. Do 1914 roku, jako główny węzeł kolejowy dawnych Prus Wschodnich, były tu trzy wieże wodociągowe. Ale w czasie działań I wojny światowej dwie z nich zostały uszkodzone przez żołnierzy rosyjskich. Zaraz potem rozebrane, ocalała tylko pierwsza z nich, najstarsza z 1890 roku, wieża wodociągowa typu Ince. Nazwa pochodzi od konstruktora. Dalej wieża typu Klone, wybudowana w 1915 roku z nietypowym zbiornikiem wody, który wystaje na zewnątrz, nie jest obudowany. I to jest właśnie ewenement techniczny. W 1938 roku w głównym węźle kolejowym ustawiono niedaleko parowozowni trzecią wieżę wodociągową typu Barkhausen od nazwiska projektanta. I co ciekawe, Korsze są jedynym przypadkiem miejscowości, gdzie w jednym miejscu występują trzy typy wież wodociągowych. Na terenie gminy Korsze znajdują się miejscowości, w których do 1945 roku były szlacheckie majątki ziemskie. Do największych z nich zaliczał się majątek w Prośnie. Jego obszar wynosił 5000 hektarów ziemi. Tędy się szło do pokojów dziecięcych. Tu była taka kuchnia dla nich, a po wojnie tu było przedszkole PGR-owskie, więc ta kuchnia była wykorzystywana i pokoiki były tutaj. Jesteśmy w miejscu bardzo magicznym, bardzo tajemniczym i chyba nieznanym. Miejscowość nazywa się Prosna. W miejscu, w którym dokładnie się znajdujemy, są to ruiny neogotyckiego pałacu w Prośnie. Ale zanim ten pałac powstał, dużo wcześniej, bo 400 lat temu, stał w tym miejscu barokowy pałac, który został zaprojektowany przez polskiego architekta Józefa Narońskiego. Ale cofnijmy się jeszcze 200 lat wstecz, kiedy te tereny nabyli właściciele pobliskiego Sątoczna, członkowie rodziny Eulenburg, która przybyła tu w XV wieku i kupili majątek Prosna, która była miejscem, gdzie stał dwór myśliwski. Dookoła rozciągały się lasy. Ten dwór został potem przebudowany na dworek i w tym miejscu aż do 1612 roku mieszkali członkowie tej rodziny. Ponieważ rodzina się rozrosła, podjęli wtedy decyzję o budowie okazałej rezydencji barokowej i w tym pałacu mieszkali aż do 1870 roku. Ryszard Eulenburg podjął decyzję o przebudowie tego pałacu na styl neogotycki w modnym ówcześnie stylu angielskim. I ten pałac zachował się do 1945 roku. Nie został zniszczony, nie został spalony w wyniku działań wojennych czy zachowań żołnierzy Armii Czerwonej. On został tylko dokładnie ograbiony z najcenniejszych zbiorów, no bo rodzina jak uciekała z tego pałacu już w listopadzie, wiedząc co się święci, nie mogła zabrać zbyt dużo
dóbr. Miejscu, w którym się znajdujemy, to jest ta najstarsza część tego pałacu. Jak opowiadał mi hrabia Udo Eulenburg, który zmarł w lutym tamtego roku, ten pałac miał swoisty klimat. Zresztą ten klimat wytworzyła rodzina, która tu urzędowała w tym jednym miejscu przez 500 lat, od XV do XX wieku. Więc siłą rzeczy to, co oni tu zostawili, efekt swojej kilkupokoleniowej pracy, to wszystko było, to emanowało, jak opowiadał mi hrabia. Jedyną nową częścią tego założenia pałacowego to jest ta część z tyłu za mną, która stanowiła tak zwane Kinderzimmer, czyli pokoje dziecięce. Ponieważ ich było bardzo dużo, no w tamtych czasach rodziny były bardzo liczne i to kilkupokoleniowe. Na przykład on miał 8 rodzeństwa i każde z członków jego rodziny, każde rodzeństwo miało osobny pokój. I jeszcze było coś. Była tak zwana sala liliputów. Trochę mnie to zaskoczyło. Zapytałem się, dlaczego tak to nazwano, to pomieszczenie. A on mi opowiedział bardzo ciekawą legendą, bardzo zresztą w ogóle nieznaną, a skądinąd bardzo ciekawą. Legenda o pierścieniu z pałacu w Prosi. Z pałacem i pierścieniem przechowywanym w rodzinnym archiwum do XX wieku związana jest legenda. Posiadanie tego pierścienia dawało gwarancję pomyślności i zachowania męskiej linii rodu. A w przypadku zguby szczęście miało się odwrócić od właściciela pałacu. Legenda głosi, że dawno temu skrzaty poprosiły pana Eulenburga, właściciela pałacu w Prośnie, aby udostępnił im salę na organizację wesela w zamian za hojną nagrodę. Po wyrażeniu zgody przedstawiciel skrzatów postawił warunek, że nikt nie może oglądać uroczystości. Jednak wścibska służąca, podglądając weselników, złamała umowę i skrzaty zniknęły. Następnego dnia przedstawiciel skrzatów zjawił się w pałacu i zamiast obiecanej nagrody wręczył w podzięce drogocenny pierścień. Poinformował przy tym, że w przypadku zguby pierścienia ród wymrze. Rzeczywiście stało się tak raz w historii rodu, który mieszkał w Prośnie przez prawie 500 lat, kiedy Ernst Christoff zgubił pierścień, a ród omal nie wymarł. Od 1772 roku przez jakiś czas Ernst był jedynym męskim przedstawicielem rodu, ale szczęśliwie znaleziony został na trawniku przy pałacu. W związku z tą legendą
Jedna z sal pałacowych zwała się Salą Skrzatów, Liliput Zal. I tam każda młoda para z rodziny Eulenburg na pamiątkę wizyty Skrzatów wylewała do kominka lampkę szampana. Dawne założenie Warnikajmy, zespół dworsko-folwarczny, już przed II wojną światową w przewodnikach określany był jako Mały Malbork. Cały ten zespół jest zbudowany i wzorowany na założeniach zamków krzyżackich. Ówczesny i twórca tego założenia, baron Juliusz von Braun, zafascynowany tymi budowlami, wynajął wziętego architekta i sam osobiście razem z nim jeździł do Lidzbarka Warmińskiego i do Malborka. Z tych wyjazdów powstał projekt, który został realizowany przez kilkanaście lat. Początki to jest 1903 rok z przerwą na okres I wojny światowej i ostateczny kształt, całe założenie uzyskało na początku lat 20. Niemniej jednak środki finansowe wyłożone przez barona i jego rodzinę okazały się niewystarczające. Zbankrutował i całe założenie zostało zlicytowane. Ciekawą historią jeszcze wcześniej, przed baronem Juliuszem von Braunem, ma ta miejscowość w czasach wcześniejszych, kiedy była własnością rodu Eglowstein, którzy mieszkali na tym majątku w zupełnie innym kształcie do początku XIX wieku. Niemniej jednak historia Warnikajm jest dużo dłuższa, sięgająca wieków średnich, ale z tym miejscem związana jest legenda, która dotyczy okresu XVIII i XIX wieku. Legenda o papirusie w Warnikajmach. Warnikajmy były przez ponad 200 lat, od 1609 do 1838 roku, w posiadaniu rodu von Eglowstein, zasłużonej dla Prus rodziny szlacheckiej, pochodzącej z Frankonii, która miała swą rezydencję w Warnikajmach i Garbnie. Legenda głosi, że na początku XIX wieku ostatni przedstawiciele tej rodziny nabyli egipski papirus ze świątyni Amona. Papirus został skradziony w okresie funkcjonowania świątyni i po wielu wiekach znalazł się na terenie Prus. Jej kapłani obłożyli klątwą każdego, kto wejdzie w posiadanie tego papirusu, zawierającego prawdopodobnie plan tejże budowy. Każdy posiadacz tego papirusu umierał w tajemniczych okolicznościach i nie szczęściło mu się w życiu. Tak też się stało i w tym przypadku. Hmm.
dnia 20 stycznia 1838 roku major w stanie spoczynku Karl August hrabia von Eglofstein, syn Leopolda, sprzedał dobra rotmistrzowi Ernestowi Teodorowi Albertowi Eugeniuszowi hrabiemu von Borke, rezydentowi na Tołkinach. Dwór, w piwnicy którego znajdował się papirus, został rozebrany i przez kilkadziesiąt lat był to folwark. Dopiero na początku XX wieku, w innym już miejscu, powstał nowy zespół dworsko-folwarczny zwany Małym Malborkiem. Zaś główna linia rodu von Eglofstein zamieszkała w Arklitach, gdzie zbudowała sobie późnobarokowy pałac. W rzeczywistości szlachta pruska od początku XIX wieku interesowała się starożytnością, tworząc w swoich posiadłościach ciekawe kolekcje. Na przykład rodzina Fahrenheit z Bejnun Małych, obwód Ulianowskoje w obwodzie kaliningradzkim, którzy zbudowali w Rapie grobowiec w kształcie piramidy. Być może także ród von Eglofstein mógł posiadać jakąś kolekcję starożytnych zabytków. Kolejna miejscowość, w której się znajdujemy, leżąca na terenie gminy Korsze, to Paryż. Paryż to jest też miejscowość założona w średniowieczu, ale co ciekawe, na początku XIX wieku, kiedy podróżował po tym terenie Julian Ursyn Niemcewicz, określał Paryż jako niewielkie miasteczko. Rzeczywiście układ przestrzenny, układ ruralistyczny tej miejscowości wskazuje na to, że kiedyś to była duża powierzchniowo miejscowość. Jesteśmy na terenie przykościelnym. Z tyłu za mną rośnie zabytkowa, prawie 300-letnia lipa. Legenda o Napoleonie w Paryżu. Przy okalającym kościół ceglanym murze stoi wiekowa, ponad 300-letnia rozłożysta lipa. Legenda głosi, że w jej cieniu odpoczywał francuski cesarz Napoleon, który ze swoimi żołnierzami maszerował w kierunku na Rosję. W rzeczywistości byli to żołnierze poznańskiej dywizji dowodzonej przez generała Jana Henryka Dąbrowskiego, którzy wchodzili w skład armii napoleońskiej i przemaszerowali przez Paryż w czerwcu 1812 roku i być może mieli tam postój. Po sekularyzacji zakonu w 1525 roku majątki przejmują rycerze, którzy tworzą z czasem warstwę szlachecką. Najdłużej urzędującym i właścicielem Garbna była rodzina Eglofstein. Na początku XIX wieku majątek Garbno nabywa Otto Boehm. Znajdujemy się w miejscowości Garbno. Z tyłu za mną dworek z połowy XIX wieku, z którym związana jest historia
kobiety, która założyła podwaliny dzisiejszych kół gospodyń wiejskich. Nazywała się Eliza Boehm. Była to mieszkanka ówczesnego Rastenburga, która wyszła za mąż za rolnika. No i mieszkając w tym dworku, mówiąc kolokwialnie, nudziła się, ale obserwowała pilnie, co kobiety wiejskie robią. Zauważyła, że wszystkie surowe produkty, typu mleko, jabłka, kobiety wywoziły na targ do Kętrzyna i sprzedawały. Wpadła na pomysł, żeby dobrze by było, żeby je przetworzyć, a więc żeby z mleka robić twarogi, masło z owoców, dżemy. I pierwszy taki sklep, można by dzisiaj powiedzieć z ekologiczną żywnością, uruchomiono w Kętrzynie. Logo tego sklepu to była pszczółka. I te sklepy z tym logiem do dzisiaj istnieją na terenie Niemiec. Pani Eliza Boehm, która wpadła na pomysł zrzeszenia tych kobiet, żeby tworzyły takie spółdzielnie, zaczęły od Garbna, potem ta idea się rozszerzyła na całą terytorium prowincji, potem całych Niemiec, dosięgła nawet Stany Zjednoczone, wróciła z powrotem do Europy, dotarła do Polski i ta idea realizowana jest do dnia dzisiejszego. Eliza Boehm na stare lata wyjechała z Garbna, bo jej mąż był schorowany, więc majątek sprzedali i wyjechali do miasta. Zmarła w 1943 roku w Halle. Podkreślić należy, że to jest pierwsza kobieta, która otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Królewcu, a sieć sklepów z logo pszczółki funkcjonuje do dzisiaj na terenie Niemiec. Garbno do 1945 roku nazywało się Lammgarben. Nazwa pochodzi od pruskich wyrazów Laume, czyli mokradła bagna i garbis wzgórze. Do dzisiaj zachowały się w Garbnie trzy wzgórza, pozostałość po grodziskach pruskich. Jedno z nich nazywa się Lisia Góra, druga Stary Szaniec i trzecia Góra Zamkowa, która czasami określana jest jako Góra Czarownic. Legenda o czarownicach w Garbnie. Jedno ze wzgórz w Garbnie nazywane jest Górą Czarownic. Dawno temu na jej szczycie okoliczni mieszkańcy często widzieli zbierające się na odprawianiu czarów czarownice. Szczególnie niesamowity widok robiła sceneria wiosną i latem przy pełni księżyca oraz unoszącej się mgły z pobliskich bagien. Być może rzuciły urok na nieodległe wzniesienie, na którym było pruskie cmentarzysko i odprawiano tam magiczne obrzędy. W tym miejscu postawiono kościół, który w swojej historii istnienia był trzykrotnie niszczony. W rzeczywistości tereny dzisiejszej wsi Garbno zamieszkiwali Bartowie, przedstawiciele jednego z 11 plemion pruskich. Z uwagi na okoliczne bagna i moczary, domy budowali na wzniesieniach. Pole osadnicze, na którym mieszkali, nosiło nazwę Laumegarbis i ma związek z topografią terenu. Pochodzi od pruskich słów garbis, wzgórze, i lamem, bagna, moczary. Lama, mokre, wilgotne miejsce, czyli oznaczała wzgórze pośród bagien. Mniej prawdopodobne jest pochodzenie od Laume, czarownica, czyli wzgórze czarownic, czy też od pojawiającego się w legendach baranka, unoszącego się nad mgłą z bagien.
Mimo że województwo warmińsko-mazurskie obfituje w wiele archeologicznych dóbr kultury, to najwspanialszymi przykładami dziedzictwa archeologicznego są dwa stanowiska położone na terenie gminy Korsze. Pierwsze w Równinie Dolnej, a drugie w Sątocznie. Równina Dolna jest stanowiskiem wielokulturowym. Mamy tu bowiem do czynienia ze śladami działalności człowieka na tym terenie od neolitu aż po wczesne średniowiecze. Mało jest w naszym regionie miejsc, gdzie w jednym miejscu prześledzić możemy 6 tysięcy lat historii na żywo. Tak duża złożoność kulturowa stawia to stanowisko w rzędzie najciekawszych nie tylko w regionie, ale i w kraju. Sątoczno zaś to stanowisko archeologiczne będące pozostałością zamku namierzonego metodą elektrooporową i odsłoniętego w 2002 roku. W przyszłości, jeśli możliwości finansowe pozwolą, to zamek w Sątocznie mógłby być zrekonstruowany w formie częściowo zachowanej trwałej ruiny i stanowić wspaniałą atrakcję turystyczną jako mały biskupin. Oba stanowiska są obiektami niezwykłej wagi naukowej, historycznej i kulturowej. Stanowią one dziedzictwo kulturowe tej ziemi. Gmina Korsze skrywa jeszcze wiele ciekawych historii i tajemnic, które wymagają badań. Być może spotkamy się następnym razem przy odkrywaniu historii i legend nie tylko gminy Korsze, ale i powiatu kętrzyńskiego. Do zobaczenia. Mówiąc o współczesnych Korszach, nie sposób nie wrócić do wydarzeń roku 1945. Mieszkańcy tych terenów nie spodziewali się, że dotrze do nich wojna. Cały czas byli utwierdzani w przekonaniu, że jednak wojska radzieckie nigdy tu nie dotrą. Kiedy otrzymali informację, że jednak zbliża się front, był styczeń, była zima i trzeba było się szybko ewakuować. Nie wszyscy zdążyli to zrobić. Korsze zostały zajęte przez wojska II Frontu Białoruskiego 29 stycznia 1945 roku. Znaczna część mieszkańców, która pozostała w Korszach, została internowana w takim przejściowym obozie stworzonym na prędce, a następnie wywieziona na Syberię. W wyniku działań wojennych w Korszach zostały zniszczone 28 budynków. Niespełna 10% budynków, jakie w tym czasie w Korszach się znajdowały. Kiedy Korsze były przekazywane administracji polskiej 3 miesiące później, zniszczenia w infrastrukturze oceniono na 40%. Mimo że czasy były dość trudne, niełatwe, to społeczeństwo było tak pracowite, tak zorganizowane, że każdy był w stanie zapracować na utrzymanie własnej rodziny. W tamtych latach nie istniało pojęcie bezrobocia, nie istniały też ośrodki pomocy społecznej, a wszyscy dawali sobie radę. Mieszkańcy, którzy przybywali na te tereny, przynosili ze sobą różne tradycje i różne obyczaje. Pochodzili z różnych terenów byłej Rzeczpospolitej. To powodowało, że powstawały jakieś może niewielkie konflikty na tym tle, natomiast w większości mieli oni wspólną cechę. Przede wszystkim lubili się bawić. W kolejnych miejscowościach powstawały koła gospodyń wiejskich. Niestety wszystko to zaczęło podupadać wraz z nastaniem lat 90. Zaczęto zamykać pojedyncze szkoły wiejskie. Ludzie zaczęli tracić pracę. Upadały kolejne zakłady pracy. W Korszach właściwie zamknięte zostały wszystkie punkty zbiorowego żywienia. Sytuacja szczególnie nasiliła się po upadku
po likwidacji państwowych gospodarstw rolnych. Właściwie chyba wszystkie koła gospodyń wiejskich również upadły, zlikwidowały się, wygasły, przestały działać. Taki czas nie mógł jednak trwać zbyt długo, bo ludzie potrzebują wzajemnych kontaktów. Dlatego najpierw w mieście zaczęły powstawać kluby seniora, potem w terenie wiejskim zaczęły odradzać się koła gospodyń wiejskich. Mamy prężnie działający w Korszach Miejski Ośrodek Kultury, mamy bibliotekę, która posiada filię w terenie, gdzie właściwie przy każdej tej filii dzieją się różne rzeczy, gdzie społeczeństwo może przyjść. Czasami są organizowane występy teatru przy stoliku i różne inne wydarzenia kulturalne, które pozwalają angażować się tym ludziom w życie społeczne, w życie swojej społeczności. I myślę, że nasza gmina jest gminą, która na współczesne czasy zapewnia wszystkim mieszkańcom takie potrzeby kulturalne na poziomie, na jaki nas stać i na poziomie, jaki odpowiada wielkości naszej gminy. Nazywamy się kołem gospodyń wiejskich. Baby z Babieńca jesteśmy. Już pracujemy od 11 lat. No i czas. Spotykamy się po mieszkaniach albo ewentualnie na placu zabaw pod Wiatą. Tam mamy takie spotkania. A to, że każda wizyta to jest u kogo innego, nie? Tak jak są spotkania. Wykruszyłyśmy. Było 11. 11 było nas? Mamy w tej chwili, jest 11. Działające. Tak. Tylko nie chodzą wszystkie. A było 15, ale to choroba, to... Tak, coś tam zawsze wypadnie. Nie, jesteśmy kołem gospodyń wiejskich. Od 11 lat działamy, tak jak tutaj panie powiedziały. Te piękne stroje, które panie mają na sobie, to szyły same kobiety. Same to są nasze oryginalne warmińskie stroje, dlatego że nie miałyśmy dostępu gdzieś do korzeni mazurskich typowo stroi, także bardzo nam się spodobały. I tutaj na stole jest cała historia 11 lat naszej działalności. Nasze koło gospodyń wiejskich to również 10-letnie działania zespołu ludowego. Tutaj są trofea naszych kobiet. Nazywamy się zespół Baby z Babieńca. Co mogliśmy, to wszystko zwiedziliśmy w naszych okolicach. Organizujemy na przykład spływy kajakowe, wyjazdy na basen, uczyliśmy się pływać. Tak jak tutaj mamy Marsz Żonkila, wiadomo, to też taki szczytny cel. Występujemy na dożynkach, oczywiście widać, nagrody zdobywamy. Na początku, jak nie mieliśmy funduszy, to wsiadaliśmy na rowery i jeździliśmy, zwiedzaliśmy nasze okolice, czyli Świętą Lipkę z przewodnikiem, czy Młyn Młynomak. To właśnie są nasze wycieczki, rajdy rowerowe, gdzie po prostu całe nasze miejscowości uczestniczyły w takich wyjazdach. Tutaj właśnie ten kamień, co stoi w centrum wsi, to panowie, nasi mężowie pomogli po prostu postawić ten kamień. My później z projektu napisałyśmy tablicę. Nasza działalność to nie tylko wyjazdy, również tutaj praca, tak jak wcześniej pokazywaliśmy centrum miejscowości. W ogóle nasza działalność zaczęła się od tego, że upiększyłyśmy naszą miejscowość. Zrealizowałyśmy projekty, na przykład Nordic Walking, nauczyłyśmy się chodzić, przepiękną rzeźbę papieża na warsztatach wyrzeźbiliśmy, która stoi przy kościele w Gudniku. Przez 10 lat organizowałyśmy razem z sołtysem z Gudnik obchody katastrofy smoleńskiej i katyńskiej. Pozyskałyśmy fundusze, postawiłyśmy pomnik. Wydaliśmy też foldery w dwóch językach, po prostu o naszej miejscowości, tutaj o sąsiedniej, o Gudnikach. Dlatego, że w Gudniku jest przepiękny kościół, który należy, jest zabytkiem i uważamy, że należy promować.
Jesteśmy w gotyckim kościele w miejscowości Gudniki. Jak widzicie Państwo, wnętrze nie przypomina okresu gotyku, natomiast jest pełnym wyposażeniem z okresu baroku. Z tyłu za mną barokowy ołtarz, przede mną barokowy prospekt organowy z chórem, a strop pokryty jest polichromią też z tego okresu. Zresztą zachowana jest datacja na 1744 rok. Najciekawszym elementem tego kościoła jest renesansowy witraż, widoczny tu po mojej prawej ręce. Wykonany został w 1586 roku, z tym, że on kilka lat temu, oryginał został skradziony. Tu jest wierna kopia. Ołtarz szęsztacki to jest nowum w wyposażeniu tego kościoła, bo zostało wprowadzone w latach 60. przeniesiony z kaplicy w Klewnie. I najciekawsza rzecz z wyposażenia, ciekawostka historyczna, która przedstawiana była w innych opracowaniach, no niezupełnie prawdziwie. Mam na myśli płytę nagrobną, która pierwotnie znajdowała się u stóp ołtarza z inskrypcją i ufundowana przez brata zmarłego. A kim był zmarły? Otóż wielu historyków pisze i opowiada, że to był szwedzki lekarz. No, jeśli się dobrze wczytać w tekst tej inskrypcji, raczej to był niemiecki lekarz, bo nazywał się Warnhagen, ale w tekście dalszym jest mowa, że on był lekarzem królowej Szwecji, Krystyny, która w momencie, kiedy podała się do dymisji, abdykowała po prostu, przechodząc na wiarę katolicką i wyjeżdżając do Watykanu, gdzie zmarła. Jej lekarz przyboczny wracał do Niemiec i zapewne w okolicach Gudnik zmarł i tutaj został pochowany. Tu spoczywa do dnia dzisiejszego. Warto jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że w połowie XIX wieku Gudniki musiały być już znane poza terenami Prus, bo dokładnie w 1854 roku w ołtarzu znajduje się obraz ufundowany i darowany przez Towarzystwo Sztuk Pięknych w Berlinie. On nie pasuje do tego wystroju barokowego, ale został specjalnie zamontowany w dowód uznania dla parafii w Gudnikach. Koło gospodyń wiejskich Garbno funkcjonuje od 10 lat. Legalnie funkcjonujemy od 4, czyli od 2019 roku. W 2024 będziemy obchodzić piękną uroczystość, czyli dziesięciolecie naszego koła. Przez 10 lat wydaje mi się, że koło zrobiło bardzo, bardzo dobrą robotę. Myślę, że w tym roku największym przedsięwzięciem naszym są projekty. Pierwszy projekt to jest danie wspólnych chwil, drugi projekt to jest mistrzostwa warmińsko-mazurskie Kempo Full Contact, a trzeci projekt to jest legenda, historia i kultura. Nawiązując do pierwszego projektu, danie wspólnych chwil, koło gospodyń stanęło na wysokości zadania. To było wyzwanie dla całego koła, ponieważ przygotowywaliśmy posiłki dla seniorów.
chcieliśmy zaspokoić społeczeństwo te starsze. I wiele ludzi zapomina o tym, że kiedyś też będziemy w tym wieku, gdzie jest potrzeba integracji. Dzięki programowi właśnie danie wspólnej chwili przy współpracy z Fundacją Biedronki możemy i będziemy Państwa zachwycać, żebyście mogli powiedzieć, że w garnie koło gospodyń działa prężnie. Zapraszamy! Nawiązując do projektów, mamy projekt 18 listopada, Kempo Full Contact, bo myślę, że sport to jest bardzo ważna dyscyplina, gdzie też uczy charakteru, uczy dyscypliny. Nawiązując do trzeciego projektu, projekcja filmu dokumentalnego 7 grudnia, to jest legenda i historia i kultura naszej gminy Korsze. Koło gospodyń wiejskich Zdolni Kreatywni w Korszach, działające przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej, zostało założone 23 września 2023 roku. Działamy bardzo krótko, ale bardzo kreatywnie. Braliśmy udział w Święcie Chleba organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury, gdzie przygotowałyśmy potrawy dla mieszkańców, które zostały sprzedane. Następnie brałyśmy udział w Święcie Niepodległości. Upiekłyśmy 158 rogali marcińskich, które zostały w ciągu pół godziny sprzedane i w ramach rekompensaty dla pozostałych mieszkańców zostały upieczone orzeszki, które też sprzedały się w ciągu 10 minut pod Urzędem Miasta i Gminy. Teraz przygotowujemy ozdoby bożonarodzeniowe na jarmark. Koło gospodyń wiejskich zrzesza członków w różnym wieku. Dlatego też postanowiliśmy zorganizować zabawę integracyjną Andrzejkową, gdzie w sumie wszyscy wspaniale się bawili. Po co zorganizowaliśmy zabawę? Żeby przekazać wiele różnych ciekawych rzeczy i żeby podtrzymać tradycję kół gospodyń wiejskich. Atomowa! Nazywam się Dorota Płocharczyk, jestem prezesem Spółdzielni Socjalnej Opoka, którą założyłyśmy w 2014 roku. Działamy od roku 2015, świadczymy usługi opiekuńcze na terenie miasta i gminy Korsze. Od 2018 roku prowadzimy bar, obiadalnia, w którym serwujemy obiady domowe, przygotowane od początku do końca przez nas. W międzyczasie, w wolnych chwilach współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Korszach. Dożywiamy też dzieci, jak są rozgrywki sportowe na hali sportowej. Właśnie dzisiaj zakończyliśmy współpracę czterotygodniową. W spółdzielni działa 5 osób. Jest to spółdzielnia osób fizycznych. Mamy nadzieję, że ten przyszły rok nas nie dobije i będzie dobrze, bo byśmy chciałybyśmy dużo jeszcze zrobić dla miasta i dla siebie. Stowarzyszenie Przyjaciół Kraskowa Pomost powstało w 2015 roku, ale sam pomysł na zorganizowanie takiego zwartego stowarzyszenia formalnego zrodził się kilka lat wcześniej, kiedy to w 2012 obchodziliśmy 640-lecie wsi.
I tak zaczęło się zmieniać Kraskowo i przestrzeń, bo w związku z tą rocznicą posadowiliśmy kamień z tablicą pamiątkową. Obok kamienia powstała rzeźba pierwszego sołtysa, zasadźcy, wokół którego też zorganizowaliśmy taką grę tematyczną, quest, wędrówkę po Kraskowie. Najważniejszym projektem, który zrealizowaliśmy, był projekt z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Otrzymaliśmy wtedy około 50 tysięcy, tak? Otrzymaliśmy dyplom gratulacyjny za taką wzorową realizację zadania publicznego pod tytułem Razem dla rozwoju społeczności lokalnej. I to chyba nasza największa duma, jeśli chodzi o realizację projektów, z tego względu też, że przypadło to na rok 18, gdy obchodziliśmy rocznicę odzyskania niepodległości i wtedy też udało nam się wypożyczyć stroje, zatańczyć poloneza. W ubiegłym roku udało się zorganizować taki koncert. Przyjechali muzycy Adam Kowalski, Patryk Nakielski z własnymi instrumentami i zaszczycili naszą tutaj lokalną społeczność pięknym koncertem. Udało nam się zawiązać współpracę też z ościennymi stowarzyszeniami. Mnóstwo podziękowań, które otrzymywaliśmy od władz lokalnych, od starosty kętrzyńskiego. Taki list gratulacyjny od marszałka województwa. Takim ważnym elementem naszego stowarzyszenia były osoby starsze. Są osoby starsze. Niestety członkowie honorowi już nie żyją. Należeli do nich pan Mingsztyn, którego historia też jest ciekawa. Tutaj jest obecna jego córka, pani Józefa. Najciekawsze jest właśnie to, że po swoim tragicznym życiu, bo był zesłany na Syberię, na Kołymę, opisał swoje tragiczne życie w tych kilku zeszytach. I na podstawie tych jego opisów powstała taka publikacja, Pamiętnik 1939-1955, Droga przez więzienne piekło i sowieckie łagry. Drugą taką naszą ważną postacią, jeśli chodzi o członkostwo honorowe, była pani Krawczyk, która całe swoje życie spędziła w Kraskowie. Tutaj się urodziła i tutaj zmarła. I jest na zdjęciu już jako osoba leżąca, ale właśnie obchodząca 90. urodziny. Wielkim atutem stowarzyszenia były organizowane wycieczki i pielgrzymki, nie tylko dla naszych członków tutaj, ale też dla mieszkańców ościennych wsi. Byliśmy w Sokółce na pewno, w Starych Juchach, odbywaliśmy też cykl takich wycieczek szkoleniowych właśnie, bo Stare Juchy to troszeczkę nas tutaj z animacji takiej lokalnej szkoliły. Pani Józefo, Wilno, tak, byliśmy i w Wilnie. Tutaj nawet mieliśmy takie wycieczki rowerowe, jeśli chodzi o zwiedzanie nawet i naszego Babieńca, Tołkin, bo to są miejsca, tak jak Kraskowo, może nieco zapomniane, ale z pewnym kolorytem lokalnym i też z ciekawą historią, która się z historią Kraskowa też zazębia. To znajdujemy się w filii bibliotecznej w Kraskowie, ale muszę trochę powiedzieć także o głównej naszej bibliotece, która znajduje się w Korszach. Współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, z wszystkimi przedszkolami w naszej gminie, ze szkołami, realizując wspólnie projekty, jakieś działania razem. Mamy 4 filie i świetlice w Garbnie, które bardzo prężnie działają. Jestem członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Kraskowa Pomost. To jest nasza siedziba i tutaj właśnie się spotykamy, bo to jest jedyne miejsce w naszej wsi. Tak jak zresztą i w Sądtocznie, także nie ma tam świetlicy żadnej. No i naprawdę chciałabym powiedzieć, że panie, które pracują tam, to są czarodziejki. I z tego miejsca naprawdę dziękuję wam, dziewczyny. Potraficie zrobić coś z niczego, naprawdę. Każda filia no tętni życiem. Nasze
koło gospodyń nazywa się Ani Babki. Nazwa pochodzi od założycielki koła, która niestety już odeszła. 13 grudnia minie 11 lat, jak nasze koło działa i jest zarejestrowane. W styczniu organizujemy Dzień Babci, Dzień Dziadka, w marcu organizujemy Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn. Przy naszym kole gospodyń powstał zespół Ani Babki i swoim śpiewaniem uświetniamy różne imprezy w sołectwie, w gminie, a nawet w powiecie. Poszukujemy chętnych do śpiewania, zachęcamy, zapraszamy. Jestem sobie łankiemianka, fajduli, fajduli, faj. Mam fartuszek po kolanka, fajduli, fajduli, faj. Mam fartuszek po kolanka, fajduli, fajduli, faj. Super. Mamy to. A jak pan mnie źle powycina? Jezu, to będzie manipulacja. To na Messengera im pan podeśle. Ja już nagrywam, także... Już. Działaj. Jedziemy. Kołem gospodyń wiejskich jesteśmy od 2019 roku. Nasze koło gospodyń wiejskich to panie, ale również i panowie. Są to mieszkańcy Wandań oraz okolicznych miejscowości. Nasze działania polegają na tym, żeby zintegrować społeczeństwo naszej miejscowości. Wielokrotnie pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne z gminy Korsze, które pozwoliły nam na organizację różnorodnych przedsięwzięć typu wyjazd do teatru, wyjazd do kina. Organizujemy festyny wiejskie, które skupiają naszych mieszkańców. Byliśmy w gminie jako pierwsi organizatorem gry Boccia, która skupia osoby niepełnosprawne, ale również osoby zdrowe. Pozyskujemy środki zewnętrzne również z agencji rolnej, które pozwoliły nam na wyposażenie naszej kuchni w świetlicy wiejskiej. No i nasze działania polegają na tym, żeby skupiać naszych mieszkańców, integrować społeczeństwo, zajmować wolny czas dla emerytów, dla rencistów, ale żeby pozwolić się dobrze bawić też. Koło gospodyń wiejskich Super Babki z Wandań. Stowarzyszenie Aktywne Korsze powstało w 2022 roku z inicjatywy wielu wspaniałych i aktywnych mieszkańców gminy i miasta Korsze. Porozumieliśmy się, aby stworzyć takie stowarzyszenie, które z dużą aktywnością, z dużą energią będzie rozwijało i będzie działało na rzecz różnych grup społecznych. Stowarzyszenie Aktywne Korsze zrealizowało również wyjazdy dla seniorów. Jednym z takich większych wydarzeń to był wyjazd do Sejmu, do Warszawy z grupą seniorów, około 50 osób, które udało się zabrać z gminy Korsze. Również wtedy zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, jak i również seniorzy odwiedzili Och Teatr na Ochocie i obejrzeliśmy bardzo ciekawą sztukę teatralną. Były prowadzone zajęcia zarówno z akrobatyki, jak i z szachów. I tu należy też zauważyć, że mamy instruktorów, którzy są z gminy Korsze. Jest to pan Piotr Sańko i pan Maciej Stefański. Zajęcia zarówno szachowe, jak i akrobatyczne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. No i grupy szachowe już uczestniczą w turniejach, osiągają sukcesy. Po wielu latach udało nam się również uaktywnić drużynę harcerską. Wcześniej nasze dzieci musiały uczęszczać do harcerzy w Kętrzynie, ale dzięki temu, że nasze stowarzyszenie uaktywniło grupę harcerską o nazwie Sylvam Populi, nasze dzieciaki z rejonu Korsz, w okolicznych wiosek i samego miasta mogą spotykać się tutaj u nas i
tworzyć wspólne projekty harcerskie. Jednym z ostatnich działań, które jest obecnie również realizowane, to jest projekt, który powstał przy wsparciu LGD Barcja, projekt na 50 tysięcy o nazwie Ziemia to nasz wspólny dom. Projekt zakłada aktywizację i wsparcie różnych grup wiekowych, między innymi prowadzone są zajęcia teatralne, odbywają się zajęcia wokalne, przyjeżdża do nas znakomity instruktor z Bartoszyc. Prowadzone są zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, które prowadzi Konik Mazurski. W przestrzeni teatralnej Stowarzyszenie Aktywne Korsze realizowało bardzo ciekawy projekt, który nazywał się Spotkania Teatralne. W przeciągu roku zaprosiliśmy 4 lokalne teatry, które działają w pobliskich miastach i te teatry zaprezentowały się na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach. Dzięki wsparciu powiatu kętrzyńskiego mieliśmy możliwość stworzenia projektu polegającego na pokazaniu dla dzieci i młodzieży naszego regionu ciekawych miejsc do zwiedzania. Cykl warsztatowy połączony był w 3 różne spotkania, dzięki którym mogliśmy pokazać dzieciom zarówno jak fotografować zabytki, jak i to, że przewodnik turystyczny opowiadał im w międzyczasie różnego rodzaju historie i opowiadania, które dotyczyły danego miejsca. Owocem naszych warsztatów były prezentowane tutaj na tym stole zdjęcia, które przez miesiąc wisiały na wystawie. Robiły wrażenie i robią nadal. Miejski Ośrodek Kultury w Korszach jest odpowiedzialny za edukację kulturalną różnych grup wiekowych. Rozwijamy dzieci, młodzież, osoby dorosłe, jak również seniorów. W tym celu są prowadzone różnego rodzaju zajęcia, które odbywają się często popołudniami, takie jak zajęcia plastyczne, teatralne, zajęcia próby zespołu ludowego, Echo Korsz, zajęcia taneczne, breakdance, hip-hop dance, taniec nowoczesny. Miejski Ośrodek Kultury w Korszach organizuje również imprezy okolicznościowe związane z Dniem Niepodległości, z obchodami 3 maja. Wiele emocji, wiele radości, a najważniejsze rodziny. Rodziny, całe rodziny i pielęgnowanie tych rodzinnych wartości. Wspólnie wszyscy biegli, młodsi, starsi, było wiele kategorii. Właśnie dla tych młodszych uczestników była kategoria najmłodszy uczestnik, najstarszy uczestnik, najliczniejsza rodzina oraz zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Taką imprezę jak wojewódzki przegląd zespołów ludowych i biesiadnych Kresowiaczek. W tym roku odbyła się 2. edycja i przyjeżdżają na niego zespoły ludowe i biesiadne niemal z całego województwa. Jednymi z takich ważniejszych wydarzeń są Dni Korsz, Dożynki. Są to bardzo duże imprezy plenerowe. Dożynki w gminie Korsze to bardzo ważne święto. Gmina Korsze to właśnie gmina rolnicza. Co prawda kiedyś były to przede wszystkim duże państwowe gospodarstwa rolne. W tej chwili cała właściwie ziemia jest w rękach prywatnych, bądź dzierżawiona. Rolnicy w naszej gminie pracują na bardzo ciężkich glebach, dlatego też mogą uzyskiwać bardzo dobre wyniki, o ile oczywiście zdążą ze wszystkim na czas i pogoda jest sprzyjająca. Z klubu pod dębem. Seniora. Seniora. Same wszystko pieczemy. Same pieczemy, same przygotowujemy te losy. Robimy smalec, wszystko same robimy.
współpracujemy również ze szkołami. Został zrealizowany przegląd twórczości szkolnej, podczas którego szkoły realizują widowiska na temat patronów ogłoszonych przez ministerstwo. A więc współpraca jest najważniejsza, czy to z instytucjami, czy to z organizacjami pozarządowymi, ponieważ wspólnie możemy zrobić dużo ciekawych inicjatyw i dobra dla mieszkańców gminy i miasta Korsze. Jestem prezeską klubu seniora pod dębem. Moje nazwisko Krystyna Banach. Klub seniora działa 9 lat przy Miejskiej Bibliotece Publicznej. Członkowie klubu wspierają inicjatywy organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury. Wystawiamy stoisko z domowymi wypiekami, z rękodziełem. Organizujemy wycieczki krajoznawcze i biesiady przy ogniskach. Angażujemy się w życie społeczne mieszkańców Korsz przez inicjatywę różnych imprez dla seniorów i branie udziału w dożynkach. No i organizujemy bal seniora, tak jak dzisiaj.